Proszę Państwa, teraz, czyli na początku marca 2014, sporo ludzi niepokoi się i myśli o przyszłej wojnie. Oczywiście o wojnie atomowej. Ponieważ ja jestem fizykiem jądrowym, w budowie żadnych bomb nie brałem udziału, ale brałem pół wieku temu w badaniach jądrowych, byłem w Rosji, więc opowiem Państwu parę anegdotek o potędze Rosji atomowej. Oczywiście to są anegdotki, ale dla nas w tej chwili, myślę, dość pouczające. Na północ od Moskwy, w odległości ponad 105 km, 105 km to za komuny była tak zwana zona, czyli 100 wiorst jeszcze uważali, w której, poza którą się wysiedlało różnych nieprawomyślnych i również wszystkich tych, którzy przeżyli gułagi, czyli tak zwanych byłych zeków, zakluczonych. Ale również był za czasów Stalina wielki działacz postępu i demokracji Lawrenti Beria, Lawrenti Pawłowicz Beria, czyli szef wtedy KGB, chyba to się nazywało KGB jeszcze, który był również od spraw nauki. Otóż tenże Lawrenti Beria ustalił, że taką szarażkę dla młodych, szarażka to jest obóz koncentracyjny, w którym dodają, powiedzmy, kosteczkę masła albo szklankę mleka dziennie, a pracują tam uczeni, w tym wypadku fizycy jądrowi. Więc szarażkę dla fizyków jądrowych postanowił zbudować na bagnach przy rzece Moskwie, w około miejscowości, która się nazywa Dubna. To jest właśnie te 105 km na północ. Otóż zacznę od tego, jak ja w roku 62 czy 64, czyli wtedy, kiedy równolegle gdzieś były potworne wybuchy jądrowe za czasów Chruszczowa, wjeżdżałem do tej Dubnej. Czy jedna osoba przyjechała z fizyków z Polski, czy więcej, to myśmy byli nazwani delegaty. No i tacy delegaty, kiedy zobaczyli, kierowca zobaczył, że jesteśmy po raz pierwszy, ja byłem 20-paroletnim chłopakiem, zajmowałem się fizyką rozszczepienia wtedy, wwozi nas do Dubnej taką wielkim samochodem. I w pewnej chwili widzę, czy widzimy, bo było nas tam kilku, że samochód jedzie na sporej prędkości w jezioro. Więc wstrzymaliśmy oddech. Kierowca tak patrzy, czy przypadkiem nie ma jakichś okrzyków, ale dziewczyn wśród nas nie było, więc żadnych krzyków nie było. I wjeżdżamy sobie w to jezioro i jedziemy dalej przez jezioro. Ponieważ Lawrenti, wspomniany Beria, postanowił tą szarażkę, która została później zmieniona na Międzynarodowy Instytut Badań Jądrowych, Międzynarodowy Instytut Jadernych Isledowań, zbudować na bagnach. Więc kiedy te bagna, woda się podnosiła, to na grobli pojawiała się warstwa wody, która z daleka była niewidoczna, a na grobli była szosa, więc kierowca potrafił tą szosą, która była pod wodą, przewieźć nas do Dubnej. To taki był wstęp. Po drodze zresztą, to były czasy Chruszczowa, ale jest istotne dla obecnej propagandy Putina, widzieliśmy, pokazywali nam taki wielki napis chruszczowowski Abgonim Ameryku, czyli wyprzedzimy Amerykę w produkcji stali i węgla. To były czasy, kiedy rewolucja technologiczna, miniaturyzacja, później mikrominiaturyzacja, przejście na plastiki ze stali spowodowało, że w Stanach w ogóle nie było już hut stali,
tylko były jakieś mikrohuty, a całą tą brudną produkcję już przenieśli do krajów niewolniczo od nich zależnych, jakichś tam Chin czy Wietnamu, wszystko jedno. Natomiast Chruszczow bardzo się cieszył, że oni przegonią Amerykę właśnie produkcji stali. Ale kierowca wskazał nam tak bardzo delikatnie, po kilometrze, następny napis. Nie uwierzaj, nie obganiaj. Czyli jak nie jesteś pewien, to nie wyprzedzaj. I wtedy już widzieliśmy, że mamy to jakieś ciche porozumienie z narodem rosyjskim. Bo rzeczywiście w tamtych czasach wszyscy już się z tego Chruszczowa śmiali, mimo że on między innymi walił tym kapciem w Narodach Zjednoczonych i mówił, my wam pokażę Kuskinu mać. W innej gawędzie o tej Kuskinej mati, czyli mojej matce diabła, państwu opowiem. Natomiast w samej Dubnej, no to był za naszych czasów, to był już międzynarodowy instytut, ale wcześniej tam była właśnie szarażka, czyli moi o 10 czy tam 15 lat starsi koledzy, fizycy, pracowali tam jako więźniowie, jako zeki. I z tych czasów po prostu parę anegdotek. Zbudowano wtedy jeszcze, to znaczy pod rządami demokraty Bierii, zbudowano taki akcelerator, który się nazywał synchrocyklotronem, to on miał średnicę, to jest akcelerator, w którym wiązka jest, krąży po kole, jest utrzymywana magnesami po tym kole i on przyspieszał protony do energii 600 megaelektronowoltów. To jest duża energia. Otóż on oczywiście był zbudowany w wielkiej takiej osłonie z specjalnego betonu z jakimś tam bizmutem i ołowiem, żeby promieniowanie gamma nie wychodziło. Ale wtedy fizycy, ci jeszcze więźniowie, potrafili wyprowadzić wiązkę. Jeśli wiązka tak krąży, to istotne jest, żeby w pewnym momencie tą wiązkę wyprowadzić, żeby można ją było wygodnie używać. Otóż sam widziałem, 20 chyba lat po uruchomieniu tego całego synchrocyklotronu, sam widziałem zdjęcia, gdzie świętowali, razem świętowali nadzorcy, no i ci fizycy zeki, którzy tą wiązkę wyprowadzili, był bankiet, gdzie był długi stół i nad tym stołem wyprowadzono tą wiązkę. Ściśle mówiąc, stół był podstawiony pod wiązkę tak, że widzieliśmy na zdjęciach tą świecącą w powietrzu wiązkę protonów. Ona leciała sobie, przelatywała nad tym stołem, no i tam gdzieś dalej leciała. I ci ludzie, przecież to byli ludzie, strażnicy mogli nie rozumieć, ale fizycy wiedzieli, jak, no, co to jest promieniowanie tej wiązki. Otóż widziałem zdjęcia, gdzie i więźniowie, czyli zeki, czyli twórcy, i ich nadzorcy stukali się stakanami wódki, czy też igristo, bo wtedy to się jeszcze szampansko je nazywało, przez wiązkę przechodzącą w powietrzu. Bardzo nas to wtedy, powiedzmy sobie, ucieszyło czy rozśmieszyło. Druga sprawa związana z tym samym synchrocyklotronem, on był bardzo blisko tego laboratorium, w którym ja pracowałem na ciężkich jonach, o tym za chwilę. Otóż postanowiono w moich czasach, czyli 20 lat później, w latach 60., postanowiono ten synchrocyklotron zmodyfikować, żeby miał 10 czy 100-krotnie większą intensywność wiązki. I w związku z tym tą wiązkę musieli wyprowadzić w innym miejscu, czyli te betonowe mury musieli przebić. Otóż w tym betonowym murze o grubości 4 czy 5 metrów znaleziono w pewnym miejscu taką
niewielką dziurę w tym betonie. I w tej dziurze siedział sobie soldat ze swoją pepeszą, czy też z karabinem, tego nie wiem, został tam zabetonowany. I wtedy nam mówiono, no widzicie, widocznie był zbyt okrutny dla tych zeków. No to go zabetonowali, czy też dla budowniczych tego cyklotronu. Zabetonowali, jest tutaj, no i spokojnie, wszystko jest w porządku. A to, że wtedy jakiś soldat zniknął razem ze swoją bronią, to w tamtych czasach nikogo to nie interesowało. Tak wyglądały realia wtedy w Rosji. Równocześnie, ja tam byłem po raz pierwszy w roku 1962-1964, jeden z budowniczych bomby atomowej, konstruktorów, ale fizyków, Florow, dostał laboratorium, już wtedy, kiedy przestał w tym pracować, to był taki prymityw, nazywany zresztą Dżingis Khanem fizyki radzieckiej, dostał laboratorium, które, właśnie w którym ja pracowałem, laboratorium LIAR, czyli jadernych reakcji jądrowych, i w tym laboratorium zbudowano jeszcze wcześniej inne urządzenie, które przyspieszało ciężkie jony, to znaczy do ksenonu, przepraszam, do kryptonu mniej więcej, to znaczy do liczby atomowej 86. W tamtym, wspomnianym poprzednio, przyspieszano tylko protony, czyli A równe 1, bo proton no, to jest jeden ładunek, czy też jeden nukleon. A w naszym przyspieszano do jony, powiedzmy, ze 100 razy cięższe. Oczywiście intensywność tych jonów była niewielka. Sam ten nasz, to był cyklotron, został jakoś tam, plany zostały ukradzione z Zachodu, no i w warunkach sowieckich zostało powielone. W związku z tym wiązka, tu uwaga, wiązka, która w cyklotronach zachodnich miała stabilność rzędu ułamka milimetra, u nas, widziałem to sam, wahała się tak, oscylowała czy skakała, no na przestrzeni centymetra, dwa centymetry. Z czego wniosek przy budowie był oczywisty, że konieczne jest powiększenie znaczne tej próżniowej komory, w którym ta wiązka krąży. No bo jeśli ona tam się waha, no nie chcę dać porównania jak pijany soldat, ale z grubsza to jest porównanie prawdziwe, no to musi być o wiele większa przestrzeń, ta komora próżniowa. Ale jeśli komora próżniowa jest większa, to pompy, które tą próżnię powodują, znaczy resztki powietrza wysysają, musiały być mniej więcej 100 tysięcy mocniejsze niż te pompy, które były używane w tych elektronach zachodnich. No, brałem udział w kupowaniu takiej super pompy gdzieś tam na zachodzie, także wiem, co mówię. Otóż skutki były podwójne. Po pierwsze, z tak wahającej się wiązki no, konieczne było kupowanie tych potwornie wielkich pomp, a po drugie, nie dało się tej wiązki wyprowadzić na zewnątrz. Bo jeśli mamy wiązkę precyzyjnie określoną, to w pewnym momencie można dać impuls elektryczny, który tą wiązkę wyprowadza. Ale w tej sytuacji nie. A ja miałem eksperyment, w którym potrzebowałem dużej intensywności wiązki, więc wymyśliliśmy, zresztą to tam było to standardowe, do produkcji pierwiastków o grubo powyżej uranu, to Z równym 102, 103, nawet wtedy oni próbowali odkryć pierwiastek 104, czyli grubo powyżej uranu plutonu, więc potrzebne były duże intensywności. Ja badałem z kolegami rosyjskimi rozszczepienie tych pierwiastków najcięższych, więc wprowadzaliśmy do tej wiązki wewnętrznej tarczę i później ktoś tą tarczę wyciągał, była tam taka możliwość, biegiem szybko na górę i te
izotopy rozszczepialne, które żyły po parę sekund, czy po kilkanaście sekund, mogliśmy sobie spokojnie mierzyć. Otóż jednym z takich ludzi, którzy wyjmowali tę tarczę i biegli na górę, był taki chemik, doktor wtedy chemii, Jura. Widzieliśmy, że ten, abyśmy na górze czekali, żeby jak najszybciej to włożyć i zmierzyć własności rozszczepieniowe tych pierwiastków bardzo ciężkich. To nie są super ciężkie, ale bardzo ciężkie. Otóż zobaczyliśmy, że ten Jura się coraz bardziej zatacza. Jura, jak ty możesz pijany? Jak to? Przecież tam jest promieniowanie. To ja no muszę, przecież uczeni japońscy odkryli, że kiedy w organizmie jest spirytus, to wtedy mniejsze jest oddziaływanie promieniowania. Tą idiotyczną zupełnie teorijkę również wszyscy, którzy pracowali na przykład przy reaktorach, czyli w Czarnobylu, też w nią wierzyli i dlatego ci, te różne muzyki, które tam były, w stopniu doktorów, techników, inżynierów, zwykle były paddawszy, jak to powiadają. Otóż nasz Jura leciał na dół, ale do tego cyklotronu, ale coś mu się zacięło, więc postanowił odkręcić taką boczną ściankę od cyklotronu, żeby zobaczyć, co tam jest. I zaczął kręcić. Ponieważ jakiś czas nie przychodził, więc myśmy tam zbiegli na dół, zobaczyć, co się z nim dzieje. A on otwiera tą komorę próżniową cyklotronu. Gdyby mu to się udało, to by po kolei go wessało do tego środka cyklotronu, bo to jednak, rozumieją Państwo, ciśnienie jest ogromne. No więc myśmy mu dali w łeb, zatrzymali jeszcze na czas, no a on mówi, no jak to? Po prostu człowiek pijany. Otóż na tej zasadzie można było, musieliśmy jakieś eksperymenty w tej Dubnej zrobić. Natomiast szefem Międzynarodowego Oddziału, czyli oddziału kontaktów międzynarodowych, był taki pan Szwaniew. Ten Szwaniew, tak się złożyło, że chciał trochę ogłady, więc moja żona, kiedy wreszcie przyjechała do Dubnej, uczyła go francuskiego, więc mieliśmy bezpośredni kontakt z towarzyszem Szwaniewem. Zresztą bardzo było zabawne, kiedy w tamtych czasach ktoś do niego powiedział grażdanin Szwaniew, a to było nie do przyjęcia, no niewyobrażalne. Skąd ona się wzięła? A Marsjanka czy co, żeby mówić grażdanin? Otóż ten towarzysz Szwaniew przyjmował w takim, na progu pałacyku, delegację akademików. Akademik to jest coś takiego jak profesor do kwadratu lub wyżej, ale to były akademiki z różnych dziedzin, również tam byli goście zagraniczni. I kiedy ci akademicy, czyli poważni profesorowie, wchodzą, bo to delegacja była, i któryś z nich zobaczył, popatrzył na tego dyrektora w doskonale skrojonym garniturze stojącego Szwaniewa, popatrzył na niego, zbladł i padł zemdlony. Jak się później okazało, towarzysz Szwaniew był tym, który w poprzednim swoim miejscu pracy, właśnie w którejś z tych szaraszek, akurat tego akademika torturował, zajmował się torturowaniem. No ale teraz był już szefem międzynarodowego oddziału i nawet całkiem niezłym akcentem zaczął mówić po francusku. W Polsce troszkę wcześniej Instytut Badań Jądrowych, który powstał gdzieś tam w 55, w Świerku między innymi, gdzie ja pracowałem, również dostał nowe kadry, gdzieś w 55 czy 6, kiedy rozwiązano Urząd Bezpieczeństwa. Powstało wtedy SB na miejsce UB, ale tych starych towarzyszy z Urzędu Bezpieczeństwa, no coś trzeba było gdzieś umieścić. Więc między innymi przysłano ich do Świerka. Jednym z nich był tak zwany towarzysz Paznokietek, który
no nie miał żadnego wykształcenia, więc nie mógł na przykład zostać ślusarzem. W związku z tym zrobiono go dyrektorem zakładu doświadczalnego, czyli tych warsztatów, w których ślusarze, normalni ślusarze pracowali. A Paznokietek znany był z tego, że w poprzedniej swojej pracy był kapitanem właśnie UB w Szczecinie i jego specjalność to było wbijanie zardzewiałych gwoździ pod paznokcie. Stąd był Paznokietek właśnie. Ale ponieważ tak długo nie mógł tym dyrektorować w Świerku, musiał przecież jakoś awansować czy trochę dolarów zarobić, więc wysłano go do Dubnej. I w Dubnej, w Międzynarodnym Instytucie Jadernych Isledowań, on był właśnie zastępcą Szwaniewa. No bo cóż taki może zrobić. I myśmy, cała Polonia dubieńska wiedziała, że to jest Paznokietek. On bardzo był miły, życzliwy, postępowy i również moją znajomą nauczył, przyniósł nam dżem pomarańczowy własnej produkcji i nauczył, jak się ten dżem pomarańczowy robi. To był Paznokietek, który w dalszym ciągu długo pracował. No, jak on tam donosił, to oczywiście nie wiem. Natomiast donosił, wiemy na pewno. Natomiast to, co jest niesamowite, dla mnie było w każdym razie niesamowite, w Instytucie Badań Jądrowych Świerk Warszawa pracowało około 3 do 3,5 tysiąca ludzi, o których wiedzieliśmy i później to potwierdzili oficerowie SB, że wśród tych ludzi było co najmniej 350 tajnych współpracowników. Kto na mnie donosił, właśnie w Dubnej, to się dowiedziałem w IPN-ie później, ale to jakieś płotki były. Natomiast w ogóle nie udało nam się po tych pseudoprzemianach uzyskać listy tych 300 czy 350 tajnych współpracowników w Instytucie Badań Jądrowych. Niezwykle ostro protestowali przeciwko nim różni marcowi profesorowie, marcowi docenci, przeciwko ujawnieniu tych agentów. I co charakterystyczne, kolejni szefowie Solidarności też bardzo ostro blokowali i zapominali o tym, że konieczne jest znalezienie agentów, byśmy no wiedzieli po prostu, kto tym agentem był. Natomiast jeszcze w Dubnej, tam życie towarzyskie skupiało się w takim hotelu Dubna. Hotel w odróżnieniu od akceleratorów był budowany przez Bułgarów, bo oni byli dobrymi architektami i potrafili to budować. Wszyscy tam się jakoś znaliśmy, natomiast jeden z Bułgarów, kolegów, bardzo długo na korytarzu wykrzykiwał, że nie ma listów z Bułgarii od swojej dziewczyny czy narzeczonej. Powiedziano mu, no słuchaj, przecież wiesz, że Wołodia, ten z KGB, no teraz jest na urlopie, no przecież on zna bułgarski i polski, więc bez niego no nie możesz tego listu dawać. A, no tak, rzeczywiście. Po pewnym czasie Wołodia z KGB wrócił, no i następna awantura na korytarzu hotelu Dubna. Mianowicie Bułgar się piekli, że dostał list rzeczywiście, ale ten w liście są jakieś schematy. I wtedy mój kolega Piotrek, który był bardzo spokojnym człowiekiem, wyszedł na korytarz, mu przeszkadzały te wrzaski i mówi, uspokój się, ja tutaj mam jakiś list, taką cyrylicą, to pewnie to jest do ciebie, a oddaj mi tam te schematy, bo ja czekałem na właśnie dane z akceleratora Van de Graaffa z Warszawy, to one mi się bardzo przydadzą. I rzeczywiście panowie się wymienili listami i wszystko było już w największym porządku. Poza tym jest parę historii, które się powtarzają. Jak na przykład ta, już nie będę Państwu, tylko wspomnę o tym, że kiedy ludzie poszukiwali podsłuchów, tu ludzie, czyli zagraniczniki, inostrancy, któryś znalazł pod dywanem jakieś śruby, odkręcił, no i rozległ się huk, ponieważ to był kandelabr w pokoju poniżej. Ta historyjka jest powtarzana wielokrotnie.
ale ja rozmawiałem z człowiekiem, który mówił, że on osobiście to widział. Otóż z takich rzeczy osobistych ja opowiem Państwu ostatnią historyjkę, mianowicie w tymże hotelu Dubna. To był czas, kiedy dzielni lewicowcy we Francji przy pomocy KGB-szników oderwali od Francji Algier i oddali jakimś marksizującym nacjonalistom arabskim, a Algier mógł się stać częścią cywilizacji europejskiej, cywilizacji łacińskiej, ponieważ ci postępowcy w Algierze musieli jakoś się wypłacić za broń czy za specjalistów, których dostawali do Rosji, a już ich wino nie było kupowane w krajach Europy, w związku z tym Rosję, a w każdym razie Dubną, Moskwę, zalało wino alżyrskie. Było to wspaniałe wino, bardzo tanie, więc myśmy przy pomocy tego wina nawiązali kontakty z bardzo ładnymi dziewczynami, które skądś się tam pojawiły w tym hotelu. Okazało się, przy drugiej butelce pewnie, że dziewczyny pracują tam za Wołgą, bo Dubna jest nad Wołgą, a w czym tam pracujecie? No, tam jest zawód dziecki kalasok, czyli my pracujemy w fabryce wózków dziecinnych. No dobrze, dziewczyny były miłe, ale później była trzecia butelka alżyrskowo. No i co ty tam, Wala, tak robisz? No matematyczka, co ty robisz w tej fabryce tych wózków Iwańkową? A ja to modeluję kształt dyszy wylotowej silnika rakietowego. A, no to dobrze, to oczywiście jest na ten temat dużo dowcipów, ale z tą Walą ja sam rozmawiałem, bo jeden z tych dowcipów jest taki, że któryś z żołnierzy, przepraszam, z robotników, który wynosił z takiej fabryki, bo nie z tej, wynosił jakiejś części, żeby złożyć sobie wózek dziecięcy, mówi, za każdym razem to mi wychodził ciężki karabin maszynowy. Ale w naszym wypadku w Iwańkowo, przejeżdżaliśmy często przez Iwańkowo, no to właśnie była ta fabryka wózków dziecięcych. Myślę, że tych historyjek wystarczy. Wskazują one jednak, jak rzeczywiście ten kolos, jakim była i jest Rosja imperialna, jak on naprawdę jest na słomianych nogach i co jest zaskakujące, że te słomiane nogi ciągle jeszcze go trzymają. Nikt ich nie podpalił, nikt nie zgniły, pewnie od nowa te nóżki podkładają i tutaj musimy zobaczyć, że imperium obecne jest z jednej strony pochodzi od brodatych Marksa, Engelsa, Lenina z mniejszą bródką i Stalina z wąsikiem. I to rzeczywiście pochodzi w sposób bezpośredni. A z drugiej strony jest kontynuatorem imperium carów. I ta mieszanka daje tą potworną sytuację geopolityczną, którą widzimy teraz. Z Panem Bogiem.